Hej, witam Cię serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu. Dzisiaj branża OZE, tak więc odnawialne źródła energii, wjeżdżają na ekran. Jeżeli oczywiście interesuje Cię ta tematyka, no to zachęcam do pozostania ze mną. Tutaj dla przypomnienia wrzuciłem linki, żeby łatwiej było przechodzić. Zapraszam na portal jakinwestować.com, tak więc naciśniesz i bezpośrednio Cię oczywiście tutaj przeniesie, a tu masz wszelkie najważniejsze dla mnie rynki giełdy kryptowalut, z których sam osobiście korzystam, tak więc jeżeli jeszcze ich nie masz, to możesz oczywiście się zarejestrować bezpośrednio właśnie korzystając z tych odnośników. Tradycyjnie wrzucaj informacje i wszelkie Twoje opinie dotyczące tej branży, przyszłości tej branży, czy też informacji płynących w spółkach pod spodem, w tym nagraniu, w komentarzu. Tak więc tu masz okazję pochwalić się być może swoimi transakcjami, jak również wyrazić swoją opinię na temat przyszłości tej branży, czy też poszczególnych spółek. Może dostrzeżesz coś ciekawego, intrygującego na wykresie, bo właśnie zawsze po to robię temat nagrania, żeby Cię bardziej zaciekawić, żebyś potem mógł siąść na spokojnie, dokonać własnej oceny sytuacji, własnej analizy, podjąć najlepszą dla siebie decyzję, bo wiadomo, że to, co tutaj zobaczysz, jest tylko i wyłącznie moją opinią. Moim zdaniem, tak więc absolutnie się tym nie sugeruj, bardziej robię to po to, żebyś miał okazję zobaczyć, jak ten rynek w ogóle wygląda. I tradycyjnie pamiętaj o zostawieniu opłaty pay-per-view, tak więc subskrypcja i dzwoneczek, łapa w górę i komentarz, tak więc forma podziękowania od Ciebie dla mnie właśnie za ten materiał i za pracę, którą wkładam, aby ten materiał dla Ciebie przygotować, tak więc nie bądź lej, pamiętaj, żeby tutaj to wrzucić. Tak więc jedziemy teraz z sesją piątkową, żebyśmy zerknęli, co tak naprawdę tutaj się wydarzyło. Tak więc już powiększam i zobaczmy, co nam tutaj piątek przyniósł. Remor Solar 9,30 na plusie, na ciekawym obrocie, tak więc to był ten najmocniejszy wzrost. Columbus 6,93 na też bardzo ciekawym obrocie. Novavis 5,60 do przodu. Photon 1,67. Biomas 94 bez zmian. Thermo i Fluid. ML System na minusie 1,5%. 0,1 Cybaton 2,88 na minusie, PEP 2,94 na minusie i Sunex 3,17 na minusie. Tak więc to są te najmocniejsze spadki w obrotach. Po prostu jest królem obrotów na New Connectie w tym dniu. Zresztą jak oglądałeś podsumowanie sesji piątkowej, 7 ponad milionów na 0,1 Cybaton. Tak więc kosmiczny obrót. Zresztą zobacz, jak silny popyt był, że był w stanie odebrać aż taką podaż. Po prostu jest to niewyobrażalne. Na New Connectie rzadko się widzi takie obroty, a na spółkach z tej branży to już w ogóle, tak więc no po prostu mega siła za 0,1 Cybaton stoi i naprawdę może to być bardzo ciekawe, ciekawie rozgrywane w przyszłości. Columbus, potem numerem 2,873,000, czyli 731 na Novavisie. Jeżeli chodzi o kursy, tak więc cena za poszczególną akcję, najdroższy jest ML System, czyli 31,40 zł trzeba zapłacić za jedną akcję, za Polenergię 26,40 zł i potem ta rozpiętość cenowa, jak widzisz, jest dosyć znaczna. Najtańszą akcję możesz mieć za 13 groszy Fluida, Thermo 31 groszy czy złotówkę za Biomas, tak więc jak widzisz, ten rozstrzał jest dosyć konkretny, tak więc w zależności od tego, jakim portfelem dysponujesz i co Cię interesuje, myślę, że tutaj spokojnie możesz budować swój portfel właśnie dobierając odpowiednie spółki do swojego portfela. I tradycyjnie teraz, zanim pokażę Ci oczywiście wyniki portfela, bo to nas dzisiaj również czeka, zerknijmy sobie na wykres z racji tego, że mamy początek nowego miesiąca, tak więc luty przed nami. Zerknijmy sobie na wykres miesięczny. Oddaliłem go maksymalnie z zakresu danych, jakie posiadam, tak więc to będzie dodatkowy, ciekawy case, bo naprawdę no, robi on wrażenie. Sam zobaczysz, że wygląda on kosmicznie i że te rakiety w niektórych momentach po prostu wyglądają tak niesamowicie, że kto po prostu łapał te spółki z dołu, to może się cieszyć po prostu z mega, mega zysków. To było kilkaset procent, tak więc to był po prostu jeden wielki kosmos. Tak więc jak widzimy, Remor Solar wybił nam tutaj pięknie ten ruch korekcyjny na poprzednich dwóch miesiącach, tak więc widzimy, że już zbliża się do tego, żeby przetestować swój poprzedni szczyt, jak widzimy z października, tak więc max jest na poziomie 4,34. Tak więc panowie prawdopodobnie będą chcieli oczywiście go przetestować. Potem oczywiście jakakolwiek korekta będzie oczywiście zdrowa, nie będzie o niczym negatywnym świadczyć i zobaczymy oczywiście, co nam przyszłość na Remor Solar przyniesie i jakie informacje oczywiście będą napływać na ten rynek. Jeżeli wiesz, no to oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś się z nim podzielił. A ja mogę tylko i wyłącznie pogratulować wszystkim, którzy uwierzyli w tą spółkę, bo naprawdę wygląda na konkretnie, jeżeli ktokolwiek łapał ją nawet na korekcie z poziomu 1,92, jest dołek korekty 1,92, a szczyt tego wzrostu był na poziomie 4,16
czyli w miesiąc czasu można było 116% zarobić, tak więc no, sam przyznasz, że taki zysk w miesiąc czasu jeszcze na New Connectie to są po prostu naprawdę niesamowite sprawy. Jeżeli chodzi o PEP, czyli Power Energię, no tutaj dysponujemy dosyć długą historią, tak więc widzimy, że ponad pierwsze chyba gdzieś akcje 2005 rok, jak widzimy, i taka dosyć znaczna huśtawka, zresztą bardzo szeroki rącz tutaj widzimy na tej długiej historii tej spółki. Jeszcze historyczne szczyty nie są oczywiście osiągnięte. Zobaczmy sobie historyczny szczyt, tutaj widać ewidentnie 43,20, w tym momencie 26,40, tak więc no, jeszcze bardzo daleka droga do tego. Ten rącz, który zaznaczyłem, tutaj cały czas obowiązuje, zresztą widzimy tą świecę, która jest teraz w miesięcznym inside barze, tak więc jestem sam ciekawy, jak panowie to rozegrają. Poziomy są wyznaczone, tak więc one cały czas są w grze, cały czas trzymają, będziemy obserwować, czy będą panowie w stanie wybić ten poziom szczytowy, ewentualnie go zretestować i wtedy rakieta, czy będą go nadbijać wręcz dołem, tak więc no, sytuacja jest dosyć ciekawa na tej spółce, warto ją gdzieś mieć pod obserwacją. Jeżeli chodzi o Sunex, to również obserwujemy tutaj długą historię. Widzimy, że największy poziom, najwyższy szczyt był na poziomie 88 zł, a do tego poziomu to jest jeszcze kosmiczna droga i niesamowite wzrosty, tak więc Sunex 12,20 w tym momencie kosztuje i pytanie, czy będziemy w stanie w ogóle kiedykolwiek powtórzyć te szczyty właśnie na Sunexie. Oczywiście wyraź swoje zdanie w komentarzu, czy według Ciebie istnieje taka szansa, żeby ta spółka była aż tak mocno spompowana do góry i czy rzeczywiście jakieś fundamenty przemawiają za nią, że taki wzrost będzie oczywiście możliwy. Tak więc w objęciu mamy ten styczeń, który pokrył nam w całości grudzień, tak więc zobaczymy, czy ten ruch oczywiście będzie kontynuowany, czy też nie. Tak więc no, Sunex wygląda naprawdę dosyć ciekawie. Columbus. Columbus to jest przykład po prostu kosmicznej rakiety. Zresztą zobaczmy, historyczny szczyt był na poziomie 24 zł, tak więc już jesteśmy bardzo blisko. Zobaczmy, czy go osiągnęliśmy. 24 i jeszcze raz sobie tutaj zobaczę. 24,64, tak więc 64 grosze zabrakło Columbusowi, żeby osiągnąć swój historyczny szczyt z debiutu. Tak więc no, naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Zresztą Columbus to jest rewelacyjny przykład spółki, która, zobacz, mamy 1,59, 1,59. Zresztą ostatnio, jak możesz sobie obejrzeć mój poprzedni przegląd spółek z branży OZE, tam zapraszałem na wywiad, który Rob przeprowadził z prezesem właśnie Columbusa, tak więc tam możesz poznać tego człowieka, który zakładał tą spółkę i ją otworzył. Oczywiście zachęcam Cię do tego materiału i tutaj mamy 24, tak więc zobaczmy sobie 24. 1409%, tak więc po prostu kosmiczne. Zerknijmy sobie, 10 tysięcy wrzucone w tą spółkę dało 140 tysięcy. Nawet jeżeli jesteś małym żuczkiem, 1000 zł, 14 tysięcy. Tak więc no, to też robi wrażenie. Nawet jeżeli zainwestujesz 100 zł, można było zarobić 1409. Tak więc w zależności od tego, jakim portfelem dysponujesz, absolutnie nikt tutaj Cię nie dyskryminuje. To ważne jest przede wszystkim za to, żeby gdzieś interesować się tym rynkiem i próbować swoich sił. Nieważne, jakim portfelem dysponujesz, bo tak naprawdę każdym kapitałem można to rozgrywać. Tak więc no, naprawdę sytuacja jest dosyć ciekawa. A kto naprawdę dysponuje niesamowitą gotówą, jest w stanie angażować spory kapitał w spółki jeszcze z tego New Connectu i po prostu ma duże, po prostu lubi ryzyko i nie płacze z powodu straconych pieniędzy, które ryzykuje, no to widzisz, 100 tysięcy wrzucone w Columbusa mogło dać prawie 1,5 bani w bardzo krótkim czasie, tak więc no, niesamowite. Niesamowita stopa zwrotu, którą tutaj obserwujemy. No i pytanie, czy oczywiście ten ride będzie kontynuowany, tak więc no, jeżeli mamy taką rakietę wręcz pionową do góry, gdzie po drodze mieliśmy dosłownie jeden miesiąc korekcyjny, no to jakakolwiek korekta w tym ruchu nie będzie niczym negatywnym, wręcz będzie wskazana oczywiście, żeby ta rakieta może nie szła aż tak dynamicznie, no bo jeżeli mamy tak dynamiczne ruchy, to również możemy mieć dynamiczne spadki, a to by było dosyć niebezpieczne i szkoda by było oddawać te zyski, tak więc oczywiście zobaczymy, czy te ruchy będą w stanie wyhamować, czy jednak rynek będzie na tyle mocno pompował tą spółkę, że będziemy już niedługo mieć historyczne szczyty, bo zaledwie 60 coś groszy brakuje do tego, żeby je pokonać. Tak więc Columbus no, wygląda, sam widzisz, sam możesz ocenić. Daj znać w komentarzach, jak Ty widzisz tą spółkę. 01 Baton. To jest przykład spółki, która również jest notowana już od dłuższego czasu. Zresztą widzimy, że historyczne szczyty z 2008 roku to jest poziom prawie 90 zł, tak więc do tych jeszcze poziomów to jeszcze kosmiczna droga. Tutaj mieliśmy potem fajny wystrzał, znów
poziom historyczny tych wzrostów był 64 zł, nawet do tego poziomu jeszcze daleka droga i teraz widzimy, że mieliśmy bardzo ładny wystrzał z tych dolnych ograniczeń, też już kilkaset procent wzrostów za nami, bardzo mocno wzrostowy miesiąc, który już się nam pokrył z takim poziomem wcześniejszego tutaj oporu, tak więc jeżeli panowie oczywiście go przełamią, zdrowym by było oczywiście retest, ale jak widzimy, te spółki niechętnie robią te retesty, wręcz jak widzimy nawet na przykładzie tutaj potrafią być mocno pompowane i dopiero jest taki pik w dół i to jest może najgorsze zagrożenie, które może mieć miejsce i tego oczywiście nie chcemy, żeby się wydarzyło, tak więc te ruchy płynne, takie swingowe, by były jak najbardziej zdrowe, ale oczywiście co się wydarzy na rynku, tego absolutnie nikt nie wie, ale zerujący baton wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Foton, kolejna kosmiczna spółka z kosmicznym wzrostem, tak więc widzimy, że perfekcyjnie, jeżeli ktokolwiek uwierzył, wziął ją z dolnych poziomów, no to już również masz kilkaset procent wzrostu za sobą. Widzieliśmy, że 2 miesiące mieliśmy korekcyjne. Teraz zbliżamy się już do tego, żeby przetestować swoje poprzednie szczyty, które nie zostały wybite. 6,9 cały czas obowiązuje. Doszli tylko do poziomu 6,75, tak więc jeszcze go nawet nie przetestowali. Jeżeli go oczywiście będą wybijać, a widać, że tutaj podaż się pojawia, tak więc no, na Fotonie może być również bardzo ciekawy case, zobaczymy, korekta już jest za nami, jeżeli będzie siła na Fotonie, no to może być kontynuacja oczywiście tego ruchu, no ale co się wydarzy, nie wiadomo, również możemy mieć przykład taki, że możemy zaliczyć zjazd, ale jak widzimy, tutaj od wielu już miesięcy systematycznie, dopóki nie nastąpiły te wystrzały, ta pozycja na Fotonie jest budowana, zresztą Foton jest na historycznych szczytach. Novavis to jest kolejny przykład spółki, która po prostu w sposób kosmiczny wystrzeliła jak rakieta. Zobaczmy nawet poziomy, kto się nie załapał. 1,55, 1,55, szczyt na poziomie, który jest teraz wyznaczony 14,9, czyli również 861% z 1000 zł, 8000 zrobione, tak więc no widzimy, że tutaj rewelacyjne stopy zwrotu na Novavisie cały czas są. Wiem, że również znajduje się w co po niektórych portfelach widzów, tak więc serdeczne gratulacje, bo naprawdę kawał dobrej roboty odwaliliście i możecie cieszyć się ze swoich profitów, tak więc no myślę, że to jest bardzo konkretny temat i bardzo fajne wzrosty. Zresztą widzimy tutaj na miesięcznym inside barze, że nawet kto w niego uwierzył, 8,25 pakował się tutaj z niego i nie bał się tego ryzyka płynącego z New Connectu, to już ma 80% do przodu, tak więc no duże, duże gratulacje. Jakakolwiek korekta oczywiście mile widziana i o niczym negatywnym świadczyć nie będzie, tylko oczywiście może być ona dosyć spora, tak więc może odebrać część zysków i to też trzeba mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o Fluid, tak widzimy tutaj, to jest spółka, która niestety wybija nam te coraz to niższe poziomy, zresztą teraz już panowie wybili najniższy poziom, który był tutaj, low było na poziomie 22 groszy, a już mamy 13, tak więc mamy coraz to niższe dołki i niestety Fluid wygląda negatywnie, tak więc jeżeli nic pozytywnego za tą spółką stać nie będzie, no to niestety możemy mieć kontynuację tych spadków, bo nawet z 13 groszy jeszcze jest gdzie lecieć. Jeżeli chodzi o to, mamy zawieszenie, tak więc nas nie interesuje, ale Biomas. Biomas to jest też również bardzo ciekawy przykład fajnej spółki, która jak widzisz potrafiła już historycznie wypracować dosyć konkretne zyski. Zresztą zobaczmy sobie szczyt na poziomie 3,39, tak więc też jeszcze daleka droga do tego poziomu i jeszcze zanim będzie on oczywiście testowany, jeżeli w ogóle będzie testowany, to jeszcze spore wzrosty musiałyby nastąpić. Też bardzo już konkretne wzrosty za nami, 3 wzrostowe miesiące w tym, po tym range'u, który tutaj miał miejsce, jak widzimy, tak więc no pytanie, co stoi za Biomasem, bo widzimy, że ta podaż tutaj się uaktywniła, ale czy ona będzie na tyle silna, żeby zatrzymać ewentualne wzrosty na Biomasie, no to się przekonamy oczywiście w przyszłości. Jakakolwiek korekta oczywiście nie będzie niczym negatywnym, wręcz panowie mogą testować te poziomy, które tutaj widzimy i to też nie byłoby nic dziwnego, kiedy chcieliby testować te poziomy w granicach gdzieś 75-70 groszy, tak więc no zobaczymy. Byłby to oczywiście bolesny spadek, no ale to też świadczyłoby o tym, że ten ruch w jakiś sposób idzie płynnie, oczywiście jeżeli po tej korekcie by w stanie byli ruszyć do góry. Jeżeli chodzi o Termo, tak więc to jest ten przykład spółki, która nam weszła w ręcz boczny i z którego prawdopodobnie kiedyś będziemy oczywiście wychodzić. Historyczny szczyt na poziomie 1,79 i to jeszcze jest bardzo daleka droga dla Termo i to jest kilkaset procent wzrostu, żeby oczywiście osiągnąć te historyczne szczyty. W tym momencie oczywiście mamy zatrzymanie, jeszcze nie wiemy, co tutaj się wydarzy. Możemy
oczywiście testować te dołki na poziomie 20 groszy, a wręcz jeszcze na poziomie 13 groszy. Tak więc no, co się wydarzy, zobaczymy, ale jeżeli oczywiście scenariusz będzie pozytywny i za termo będzie stały jakieś fajne newsy, dobre fundamenty i przede wszystkim kapitał i popyt, w który uwierzy w tą spółkę, no to możemy mieć bardzo ciekawą sytuację i oczywiście będziemy bacznie ją obserwować. Jeżeli chodzi o ML System, tak więc spółkę notowaną na głównym parkiecie, to również widzimy, że ta historia może nie jest zbyt długa, ale historyczny szczyt na ML System był na poziomie 39 zł i do tego poziomu jeszcze troszkę brakuje. Mieliśmy bardzo fajny wystrzał, który dał ciekawie zarobić, potem mieliśmy dosyć głęboką korektę, która była wyciągana i od tego momentu oczywiście mamy jazdę do góry i wybicie tych poprzednich szczytów. Tak więc poziom już tutaj maksymalny 34,20 już jest za nami. Tak więc zobaczymy, czy z tego momentu będziemy widzieć jeszcze jakąś korektę i kontynuację tego ruchu i być może testowanie tego poprzedniego szczytu na poziomie 39, no bo cóż zrobi rynek, tego nikt nie wie, czy wręcz będziemy spadać, teraz korygować ten ruch i być może nawet będziemy schodzić niżej, bo tego też również nikt nie wie. Tak więc jeżeli za ML System stoi coś pozytywnego, to raczej skłaniałbym się ku jakiemuś pozytywnemu scenariuszowi, ale oczywiście równie dobrze może już wejść w jakiś ręczny trend boczny i tutaj również nic ciekawego wtedy nie zobaczymy, ale wiadomo, zawsze jest to ale i pytanie, co zrobi rynek, bo tego pewnie sam on nie wie, co może się wydarzyć jutro. Tak więc no, na pewno ML System wygląda dosyć ciekawie, warto gdzieś mieć go na uwadze. Tak więc jak widziałeś, dlatego robię Ci takie case w takich horyzontach czasowych, bo myślę, że branża OZ to jest świetny przykład potęgi, jaka jest na GPW i tak naprawdę pokazuje, że można zarabiać nawet na spółkach z New Connectu, które dosyć mocno straszą wręcz inwestorów, szczególnie tym z dużym kapitałem, ale widać, że ten potencjał szczególnie ciekawej, modnej branży no naprawdę jest duży i ten kapitał potrafi mocno spompować takie spółki. Tak więc no, pytanie, czy jesteś w stanie podjąć to ryzyko, wskoczyć do pociągu i tak naprawdę albo cieszyć się zyskiem, albo niestety zagryźć zęby i zmierzyć się ze stratą, no bo to jest właśnie niestety taki urok bycia inwestorem na wszelkich rynkach kapitałowych, czy w ogóle inwestując. Tak więc to ryzyko zawsze niestety ponosimy wszyscy. I zerknijmy sobie na wyniki portfela. Tak więc co nam przyniósł ten ostatni tydzień? A przyniósł nam dosyć ciekawe wyniki, bo Remor Solar zarobił dla nas 28%, Zerydency Batum 26%, Biomas prawie 6%, Piąteczkę Foton, Fluid 2,36%, 1,92% Termo i Novavis 1,5%. ML System bez zmian, Columbus stracił 1,82, Pol Energia 1,86 i Sunex 6,87. Wynik tego jednego tygodnia to jest 5,50, tak więc jeszcze do rekordu daleka droga, ale już portfel jak gdyby pozytywnie zamyka ten tydzień, bo jak widziałeś dwa tygodnie temu mieliśmy minus 7%, tak więc widzieliśmy, że ten tydzień, w którym ta korekta była realizowana, była dosyć ciekawa. Jeżeli chodzi oczywiście o piąty tydzień, tak więc prowadzimy to oczywiście od początku roku, aby te dane były oczywiście świeże. 0,1 Cybaton 131%, Novavis 68%, Remor Solar 60%, 51% Biomas, Columbus 41%, 35% Sunex, Foton 17%, ML System 14%, PEP minus 2%, 6,5% Termo i Fluid 23% w plecy. Wynik portfela 35%, 29 setnych, tak więc sam przyznasz, że godny wynik, a jeżeli byś dorzucił do tego jakąś optymalizację, swoje umiejętności, swoje wyczucie, informacje, to prawdopodobnie byś się znalazł tutaj w czołówce i by to był o wiele większy procent. Tak więc jeszcze do tego rekordu z trzeciego tygodnia się nie zbliżyliśmy, ale jesteśmy już bardzo blisko, bo 35, a tutaj 38, tak więc jeżeli oczywiście ta dynamika wzrostowa na tym w tym tygodniu się utrzyma, to myślę, że w przyszłym tygodniu, gdy będę robił to podsumowanie dla Ciebie, to będziemy widzieć kolejny nowy szczyt właśnie na tym portfelu. Tak więc sam jestem ciekawy, jak to się oczywiście rozegra, a Ty daj znać w komentarzach, pochwal się, jakie spółki obstawiasz, jakie masz w portfelu. Możesz nawet się pochwalić, ile już na nich zarobiłeś, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawy case dla wszystkich widzów. I oczywiście jak czujesz tą branżę, co widzisz, jak widzisz przyszłość tej branży, jak ją oceniasz, co może ciekawego się wydarzyć, daj znać oczywiście w komentarzu. Tak więc ja trzymam oczywiście tradycyjnie kciuki za Twoje wyniki. Zapraszam już w tym tygodniu oczywiście na podsumowanie sesji dziennej, żebyśmy w każdego dnia mogli zobaczyć potencjał, jaki drzemie na tych rynkach i czy można na nich zarabiać, czy nie, czy warto je omijać, czy wręcz uczestniczyć w tym wszystkim. Ja oczywiście uważam, że warto uczestniczyć i
i po to właśnie robię te spotkania i po to robię to umówienie, żeby budować tą świadomość i pokazywać, że można. Tak więc pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, na razie, hej.